Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Drogi bracie, droga siostro, dzielę się z tobą dzisiaj rozważaniem Ewangelii świętego Jana. Jezus zaprosił nas dzisiaj do winnicy. Winnicy, w której samym szefem jest Bóg, Bóg Ojciec. Jezus jest krzewem winnym, czyli drzewem życia. My jesteśmy latoroślami. Ukazuje Jezus, dla lepszego zrozumienia tego fragmentu, ukazuje nam porównanie, sugestywny obraz relacji Jezusa, krzewu winnego, i nas, latorośli. Ta relacja to najpiękniejsze zjednoczenie z Jezusem. Ta relacja to piękna miłość. Jeżeli czerpiemy z drzewa życia, to nasza relacja będzie żywa i prawdziwa. Jeżeli nie czerpiemy z drzewa życia, to nasza relacja zwiędnie jak gałązka odłączona od krzewu winnego. Ten fragment Ewangelii jest dla nas drogą, abyśmy umieli wybrać i dokonać właściwego, dobrego wyboru. Droga siostro, drogi bracie, dzielę się z tobą dzisiaj również tym, iż na co dzień w swoim życiu widzę wiele owoców. Owocami jest moja rodzina. Owocami jest również moja praca zawodowa, gdzie ewangelizuję na co dzień. Droga siostro, drogi bracie, jesteś latoroślą winnego krzewu. Trwaj i czerp z drzewa życia. Proś, a otrzymasz.